Mamusiu, jakie emocje teraz czujesz? Takie pytanie zadała mi moja 4-letnia Oliwka, kiedy bezskutecznie szukałyśmy kasztanów. Jeśli zastanawiasz się, co było przyczyną naszej rozmowy, to ten odcinek jest dla Ciebie. A jeśli nadal jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to teraz. Jaki kolor ma radość, a jaki smutek? Zastanawiałeś się kiedyś, jak można emocje namalować? Radość pojawiła się w dniu narodzin Riley. Była emocją. Pracowała w centrali, głównym ośrodku kontrolnym w umyśle dziewczynki. Na ogromnym ekranie obserwowała świat oczami Riley. Przyglądała się z ciekawością, kiedy rodzice po raz pierwszy pochylili się nad swoją małą córeczką i wpatrywali się w nią z zachwytem. Radość chciała, żeby życie Riley było pełne szczęścia i okazji do śmiechu. Postanowiła zadbać o to, aby po centrali stale turlały się żółte kule dobrych wspomnień. A ponieważ była jedyną emocją, sądziła, że to będzie bardzo łatwe. Niestety, wkrótce po narodzinach Riley w centrali pojawił się ktoś jeszcze. Była to smutna. Gdy niebieska emocja przejęła stery, Riley zaczęła płakać. Radość szybko odepchnęła smutek na bok. Wkrótce w centrali zrobił się tłok, bo do służby zgłosiły się też inne emocje i na zmianę dyżurowały przy panelu sterowniczym. Pomagały Riley w codziennych obowiązkach. Nie ma dobrych i złych emocji. Są tylko takie emocje, z którymi my sobie nie potrafimy poradzić. W głowie się nie mieści. Książka bardzo stara. Na pewno o niej słyszeliście. Być może nawet ją czytaliście, ale może zapomnieliście o tym, że istnieje i dzisiaj sobie o niej przypomnimy. Każda emocja jest po coś i kwestia jest tylko tego, że z każdą inaczej trzeba sobie poradzić. Ale żadnej nie wolno eliminować. I to była też jedna z ważnych lekcji dla mnie, wypływających z tej książki. Radość, gniew, odraza, smutek, generator idealnych chłopaków i wyspy osobowości. Jeśli chcecie poznać bliżej te specyficzne postaci, to ta książka i film pod tym samym tytułem są dla Was, dla Waszych dzieci i dla Waszych uczniów. To będzie idealna okazja do tego, aby zacząć rozmowę o emocjach, czy kontynuować to, co już zaczęliście wcześniej. Mało tego, polecam Wam także scenariusz lekcji wychowawczej, która bazuje na fragmentach tego filmu, w głowie się nie mieści. Link do filmu i link do scenariusza lekcji znajdziecie w opisie filmu. Dla mnie najważniejsza lekcja płynąca z tej książki jest taka, że radość bez smutku nie istnieje. I myślę, że w dobie idealnego Instagrama należy przypominać o tym jak najczęściej, aby ci najmłodsi nie mieli ciągle poczucia takiego niedowartościowania czy powodów do tego, aby odczuwać coraz częstsze stany depresji, porównując swoje życie do tych innych żyć, które się toczą na zdjęciach w mediach społecznościowych, a które nie są realne, które pokazują najczęściej tylko te szczęśliwe momenty, a to są tylko kadry, które dzieją się tylko dlatego, że to wszystko, co było wokół, między innymi ten smutek, gniew i odraza, także zagościły w naszym życiu, bo to jest normalne. Z życzeniami spokoju i umiejętności pogodzenia się z tym, co czujemy, a także zastosowania narzędzi do tego, aby to umiejętnie wykorzystać, opanować, a czasami po prostu się z tym pogodzić, żegnam Was dzisiaj. Zapraszam do tego, aby oglądać poprzednie odcinki, jeżeli macie jeszcze coś do nadrobienia. I do zobaczenia za tydzień.